Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Adam Karczyński i chciałbym zaprosić Państwa na lekcję muzealną poświęconą historii nazwy miasta Legionowo. Jeżeli zapytamy przeciętnego mieszkańca naszego miasta, skąd pochodzi nazwa Legionowo, większość osób prawidłowo odpowie, iż od Legionów. Natomiast jeżeli zaczniemy drążyć ten temat nieco głębiej, okaże się, iż tak naprawdę mało kto z nas wie, w jakich okolicznościach ta nazwa trafiła tutaj na nasz teren. Żeby Państwu dokładnie opowiedzieć tą historię, musimy sięgnąć do dziejów walk Legionów Polskich w czasie I wojny światowej. Jesienią roku 1915 wszystkie trzy brygady legionowe trafiły na Wołyń. W toku intensywnych walk ofensywnych w końcu października roku 15 dotarły one nad rzekę Styr. Po serii dość krwawych bitew, spośród których najsłynniejsza była walka o niewielkie wzgórze w pobliżu wsi Kostiubrówka, wzgórze, które później po czci Legionów nazwano Polską Górą, doszło do tzw. stabilizacji frontu. Co to oznaczało w praktyce? Otóż żołnierze z obu walczących stron zaczęli ryć okopy. Wzdłuż całego frontu powstawała sieć polowych umocni. Paradoksalnie dużo większym problemem od ostrzału przeciwnika okazała się pogoda. Musimy pamiętać, iż w czasach I wojny światowej klimat był jednak zdecydowanie bardziej ostry niż to, co w tej chwili obserwujemy za oknem. Pierwszy śnieg na Wołyniu w roku 1915 spadł już w okolicach 20 października. Tak jak na początku wspomniałem, na froncie znalazły się naraz wszystkie trzy brygady Legionów Polskich. W linii liczyło one prawie 25 tysięcy żołnierzy, których gdzieś trzeba było ulokować. Oczywiste było, iż wszyscy naraz nie będą siedzieć w okopach. Problem zaczęły rozwiązywać spontanicznie poszczególne oddziały. Wzdłuż całego frontu rozpoczęła się budowa prowizorycznych schroni. O ile na bezpośrednim zapleczu frontu budowano ziemianki, dość solidnie umocnione, wyglądały one w ten sposób, iż na podwójnie skrzyżowane bale drewniane nasypywano metr, czasami półtora metra ziemi. Ziemianki tego typu chroniły nie tylko przed ostrzałem i odłamkami, ale również dawały schronienie od warunków atmosferycznych. Im dalej od frontu, tym ziemianki były coraz płycej wkopane. W odległości 5-6 km ziemianki już praktycznie całkowicie wystawały ponad powierzchnię gruntu, natomiast w odległości 10-12 km od pierwszej linii budowano drewniane baraki, już takie swobodnie stojące. Dokładnie baraki tego typu, jakie widzicie Państwo za mną. Dlaczego taka odległość 10-12 km? Otóż w tamtych czasach tyle wynosił zasięg skuteczny ognia artyleryjskiego. No, w takiej odległości można już było w miarę spokojnie przebywać, nie ryzykując, iż zostanie się niespodziewanie ostrzelany. Poszczególne oddziały budowały niewielkie osiedla złożone z ziemianek bądź z tego typu baraczków na własne potrzeby. Nazywano je najczęściej bądź to ku czci dowódców, tak jak na przykład Krojowe Osiedle, bądź też dla upamiętnienia poszczególnych bitew stoczonych przez legiony. Nowy Anielin, Nowe Laski. W połowie listopada 1915 roku rozpoczęto budowę takiego drewnianego, prowizorycznego osiedla na potrzeby Komendy Legionów. W tym celu wybrano polanę położoną przy leśniczówce w pobliżu wsi Wołczyc. Miasteczko to pierwotnie zostało przeznaczone na potrzeby sztabu i wszystkich jednostek tyłowych zajmujących się zabezpieczeniem logistycznym walczących jednostek. Już po pierwszych tygodniach budowy sami żołnierze zaczęli nazywać je Legionowe. Spójrzmy zatem, jak wyglądały tego typu budowy. Najczęściej były to zwykłe baraki zbudowane z tego, co było pod ręką, czyli najczęściej były to nieokorowane drewniane bale utykane mchem. W środku żołnierze na ścianach wieszali to, co było pod ręką. Koce, płachty namiotowe, prześcieradła. W głównej mierze chodziło o to, żeby uszczelnić te drewniane ściany, trochę to ocieplić. No, też było troszeczkę przytulniej, jeżeli te ściany były przynajmniej czymś przykryte. Wyposażenie wewnątrz najprostsze z możliwych, drewniane prycze, ewentualnie jakieś drewniane stoły,
ogrzewanie, blaszane piecyki, tak zwane kozy. Paradoksalnie największym problemem był brak szkła. A no skąd w środku wojny, w środku lasu wytrzasnąć szyby? Oczywiście troszeczkę szkła udało się zszabrować gdzieś po drodze z rozbitych domów. Troszeczkę zabrano z cerkwi, w których co bardziej cenne ikony były zaszklanymi szybkami. Niemniej jednak tego szkła brakowało przynajmniej do czasu podciągnięcia normalnych linii zaopatrzeniowych. Jak sobie radzono? Otóż żołnierze legionów zamiast szkła w okna wstawiali natłuszczony papier. Oczywiście przez ten papier nie było nic widać, ale przynajmniej w ciągu dnia do środka wpadało choć troszeczkę światło. Tutaj taka mała dygresja dotycząca życia codziennego. Czym wówczas świecono? No, oczywiście elektryczność była znana już od dobrych kilkudziesięciu lat. Natomiast w warunkach frontowych agregaty prądotwórcze, żarówki elektryczne były praktycznie niedostępne. Powszechnie stosowano lampy naftowe i świece. Natomiast na skutek braków zaopatrzeniowych nafta i tak najczęściej nie dochodziła. Żołnierze bardzo chętnie wykonywali prowizoryczne lampki. Lampki zasilane tłuszczem, bądź olejem, bądź bardzo często z palcem wytopionym z wojskowych konserw. Za korpus takiej lampki najczęściej służyły łuski po wystrzelonych nabojach, ewentualnie butelki po winie. Tutaj, korzystając z okazji, chciałbym Państwu pokazać taką oryginalną butelkę po winie, przywiezioną z Wołynia. Skąd w wojsku wino? W tamtych czasach żołnierzowi, zgodnie z regulaminem zaopatrzeniowym, wino należało się niemalże każdego dnia. Rzeczywistość była jednak taka, że tego wina stale brakowało. Intendentura starała się załatwić chociaż po jednej butelce przy okazji świąt. W warunkach frontowych kapusta butelka po winie była jednak przedmiotem zbyt cennym, żeby ją tak sobie po prostu wyrzucić. Tak jak wspomniałem, wykorzystywano te butelki do produkcji lampek, ewentualnie też wkopywano je nieraz w dach ziemianek, tak iż stanowiły one swoisty świetlik. Oczywiście ilość światła, która wpadała do środka, była minimalna, no niemniej jednak lepiej mieć chociażby taki świetlik w suficie, niż rozbijać się po ciemku. Historia tej butelki jest jednak zupełnie inna, tak naprawdę tragiczna. Wykopaliśmy ją w roku 2004 na cmentarzu legionowym w Jeziornym nad Stochodem. W tamtych czasach nieśmiertelniki oczywiście istniały, jednakże nie były dość powszechnie stosowane. Wśród samych żołnierzy istniał przesąd, iż przynoszą one pecha, więc bardzo często sami żołnierze po prostu wyrzucali te blaszki. Legioniści, którzy chowali swoich poległych kolegów, chcieli w jakiś sposób zabezpieczyć ich nazwiska. Wiadomo, iż nazwisko napisane na drewnianym krzyżu kredą bądź węglem przetrwa tylko do pierwszego ulewnego deszczu. W Jeziornym legioniści zapisali nazwiska poległych kolegów na kartkach papieru. Kartki włożyli do butelek, powinien całość zakorkowali i zakopali w grobach, licząc na to, iż ktoś w niedługim czasie będzie te cmentarze porządkować. Niestety historia Wołynia potoczyła się w taki sposób, iż udało nam się odnaleźć te butelki dopiero po 90 latach. Efekt był taki, iż korki przegniły, a papier rozłożył się. Z każdej karteczki została niewielka kubka pyłu. Nazwiska przepadły, no niemniej jednak butelka została przez nas zabrana i w tej chwili znajduje się w zbiorach Legionowskiego Muzeum. Pokazuję ją Państwu również dlatego, iż jest to doskonały przykład na to, że nawet takie proste, wydawałoby się banalne przedmioty mogą mieć za sobą bardzo ciekawą historię. Dobrze, wróćmy jednak do tego naszego legionowego. Oprócz tego typu prostych baraczków w Legionowie powstawała cała masa budynków, moglibyśmy powiedzieć, ozdobnych. Skąd to się wzięło? Po pierwsze, w Legionach służyła cała masa uzdolnionych artystów, rzemieślników, a po drugie, żołnierze mieli kupę wolnego czasu. Okres od jesieni roku 1915 była to tak zwana stabilizacja frontu. Prowadzono walki pozycyjne.
spośród jednostek na pierwszej linii na stałe zaangażowanych było 15, może 20% stanów osobowych. Kolejne 15-20% siedziało w odwodach w rezerwie. Pozostałe jednostki przebywały na tyłach. Wiadomo, że jak wojsko się nudzi, to głupieje, więc czymś tych ludzi trzeba było zająć. Większość czasu żołnierze poświęcali na rozbudowę swoich kwater. Wśród tych budynków w Legionowie możemy obserwować całą masę naprawdę dopieszczonych, dopracowanych perełek architektury drewnianej. Tutaj szczególnie szaleni legioniści, górale, którzy budowali wiele budyneczków w stylu zakopiańskim. Za chwilę, mam nadzieję, pokażę Państwu troszeczkę tych zdjęć, które są u nas na wystawie. Co działo się jeszcze w tym Legionowie? W większości żołnierzy wizyta w przyfrontowym Legionowie kojarzyła się z możliwością zażycia ciepłej kąpieli. Tutaj taka mała dygresja. Jakie było najpopularniejsze zwierzę na froncie, najliczniej występujące? Proszę Państwa, wesz. Wszy mieli praktycznie wszyscy. W ogóle wszy są zmorą wszystkich konfliktów zbrojnych, jednakże w czasie I wojny światowej namnażały się w wyjątkowych ilościach. Żołnierze stłoczeni w okopach, często przez kilka miesięcy bez możliwości umycia się, wszy znajdowały tam doskonałe warunki do rozwoju. W Legionowie, tak jak wspomniałem już wcześniej, znajdowało się całe zaplecze logistyczne, czyli kuchnie, pralnie, łaźnie. Większość żołnierzy podczas wizyty w Legionowie miała okazję zażyć ciepłej kąpieli i oddać swoje mundury do pralni, jednocześnie pozbywając się tego przykrego towarzystwa. Oczywiście oprócz takich spraw typowo bytowych w Legionowie kwitło również życie kulturalne. No, zabrzmi to może paradoksalnie, ale biorąc pod uwagę ilość inteligencji, ilość artystów, naukowców, nauczycieli gimnazjalnych i akademickich, którzy służyli w Legionach, było to jak najbardziej możliwe. Dla młodych żołnierzy organizowano liczne kursy oraz zajęcia typowo szkolne. Oprócz takich typowo wojskowych kursów, powiedzmy podoficerskich czy specjalistycznych dla poszczególnych rodzajów broni, organizowano również zajęcia uzupełniające szkolne, przygotowujące młodych ludzi do zdania matury. Dowództwo Legionów wychodziło z założenia, iż nie warto marnować czasu tych młodych ludzi i wojna wojną, ale jednak uczyć się trzeba. Z samej kultury rozwijało się bardzo bogato życie literackie. Wielu żołnierzy pisało opublikowane w późniejszych czasach pamiętniki, wydawano prasę okopową. Działała świetnie zaopatrzona dzięki pomocy Ligi Kobiet biblioteka. A od lutego roku 1916 działało również kino. Przywieziono wtedy gdzieś z tyłów aparat kinowy. O, epoka kina niemego, natomiast żołnierzom Legionów to nie przeszkadzało. Z Lublina udało się ściągnąć pianino, a ci bardziej utalentowani muzycznie legioniści uświetniali swoimi występami pokazy filmów. Dodajmy filmów w tamtym czasie najnowszych, kroniki filmowe, jakieś króciutkie filmiki fabularne ściągano bezpośrednio z Wiednia. Oprócz kultury rozwijał się także sport. Tutaj taka ciekawostka dla wszystkich miłośników piłki nożnej. Otóż klub Legia, obecnie Warszawa, powstał w roku 1916 właśnie tam na Wołyniu, w tym wołyńskim przyfrontowym Legionowie. Jaka była geneza tego klubu? Otóż w poszczególnych oddziałach była cała masa młodych chłopaków, którzy lubili grać w piłkę nożną. W warunkach stabilizacji frontu chłopcy też zajmowali się sportem. Początkowo zaczęto rozgrywać mecze pomiędzy poszczególnymi plutonami, kompaniami. Z czasem z tych najlepszych żołnierzy, piłkarzy zaczęto wybierać swoistą reprezentację. Wiosną roku 1916 spośród najlepszych piłkarzy legionistów powołano drużynę, którą nazwano Legia. Chłopaki wybudowali w lesie w pobliżu Legionowa pełnowymiarowy stadion. Stadion to jest może za dużo powiedziane, a niemniej było to pełnowymiarowe boisko piłkarskie. Wyglądało to w ten sposób, iż po prostu wykarczowano kawał lasu, wyrównano teren, zbudowano bramki i nawet drewniane trybuny
bardziej przypominające ławeczki tego typu, jaką tutaj Państwo widzicie. Mecze były bardzo popularne. Rozgrywano je pomiędzy poszczególnymi oddziałami, a ta reprezentacja, zwana później Legią, grała również z podobnymi drużynami reprezentującymi oddziały austriackie, węgierskie i niemieckie. Ostatni wielki mecz rozegrano w przededzień ofensywy Brusiłowa. Dobrze, jak dalej potoczyła się historia tego wołyńskiego legionowa? No niestety ono przetrwało zaledwie kilka miesięcy. W lipcu roku 1916 ruszyła ostatnia wielka rosyjska ofensywa, tak zwana ofensywa Brusiłowa. Po bitwie pod Kostiuchrówką front został przełamany, a samo legionowo uległo zniszczeniu na skutek pożaru. W rezultacie ostrzału artyleryjskiego wybuchł pożar. Większość tych baraków drewnianych, z drewna, które przez te kilka miesięcy zdążyło wyschnąć, no, tam w zasadzie po takim domowym pożarze nie było już co zbierać. Resztki pozostałości rozgrabiła później ludność miejscowa. W tej chwili po tym wołyńskim legionowie pozostała jedynie niewielka polana i pozostałości studni. Dobrze, przejdźmy zatem do dalszej historii legionów i tego, jak ta nazwa legionowa trafiła tutaj na nasze tereny. Same oddziały legionowe walczyły na froncie jeszcze do jesieni roku 1916. Zajmowały one dość duży odcinek frontu nad rzeką Stochód, natomiast w końcu września, początkach października roku 1916 ze względu na bardzo duże straty i ogólne wyczerpanie żołnierzy zostały wycofane na tył. Większość jednostek trafiła do Baranowicz na Białorusi, natomiast 5. Pułk Piechoty ulokowano w Koszarach w Zegrzu Południowym. W roku 1917 powoli jasne się stawało, że państwa centralne tą wojnę przegrają. Pojawiły się co prawda inicjatywy polityczne, takie chociażby jak akt 5 listopada, które obiecywały odtworzenie Królestwa Polskiego, budowę Wojska Polskiego. No niemniej jednak szala wojny przechylała się już na państwa Antanty. Wiązanie sprawy polskiej z przyszłymi przegranymi nie było zbyt dobrą decyzją. Tutaj sytuację w bardzo prosty sposób ułatwili nam sami Niemcy, którzy zażądali od legionów złożenia przysięgi na wierność cesarzowi niemieckiemu. Pamiętajmy, że dla tamtych chłopaków, którzy szli walczyć o wolną Polskę, złożenie tego typu przysięgi było rzeczą nie do pomyślenia. W tamtych czasach takie sprawy jak przysięga, dane słowo, właśnie słowo honoru, były jednak traktowane bardzo poważnie. W efekcie latem roku 1917 doszło do tak zwanego kryzysu przysięgowego. Jako rezultat legiony zostały rozwiązane. Część żołnierzy siłą wcielono do wojska austriackiego, wysyłając ich na front włoski. Część żołnierzy internowano w obozach jenieckich, a Piłsudski trafił do twierdzy w Magdeburgu. Internowani oficerowie legionowi trafili do obozu w położonym obok nas Beniaminowie. Większość z nich przesiedziała tam do roku 1918. A i w tym miejscu dochodzimy do kluczowych dla naszego miasta wydarzeń. Rok 1918, listopad, Polska odzyskuje niepodległość. No tutaj nagle okazuje się, że odradzające się państwo polskie natychmiast potrzebuje jak najwięcej żołnierzy. Na zachodzie konflikt z Niemcami, kolejne powstania wielkopolskie, śląskie, na południu walki z Czechami o Śląsk Cieszyński. Nieco dalej na wschód realna wojna z Ukraińcami o Lwów i o Galicję Wschodnią, ze wschodu zagrożenie bolszewickie. W tym momencie żołnierze legionów bardzo się przydali. Tak jak na początku wspomniałem, jednorazowo na froncie w linii przebywało prawie 25 tysięcy żołnierzy. Jednakże w okresie istnienia legionów przez tą formację przewinęło się prawie 100 tysięcy chłopa. I byli to żołnierze dobrze wyszkoleni, ostrzelani, posiadający realne doświadczenie bojowe. Postanowiono więc te jednostki odtwarzać. Na miejsce ich odtwarzania wybrano garnizon w Jabłonie. Dlaczego akurat garnizon w Jabłonie? Po pierwsze, lokalizacja dość blisko Warszawy, dogodny dojazd koleją, a poza tym garnizon w Jabłonie był gotowy na przyjęcie dużych ilości wojska.
Oprócz koszarowców istniała tutaj także ta cała szeroko rozumiana logistyka w postaci właśnie kuchni, stołówek, pralni, łaźni. Niemało ważnym atutem Jabłonny był również poligon zlokalizowany na terenie dzisiejszego osiedla Piaski. Poligon, na którym można było tych żołnierzy szkolić. Na komendanta garnizonu, w którym miano odtwarzać jednostki legionowe, powołano pułkownika, później generała Roya. Sam Roya, jak i też większość legionistów, którzy tutaj zaczęli zjeżdżać wiosną roku 1919 do Jabłonny, był człowiekiem dość sentymentalnym. Okolice koszar w Jabłonnie przypominały Roi, jak i też innym legionistom, okolice tego Legionowa na Wołyniu. Takie same sosnowe lasy, takie same piaszczyste wydmy. Już po kilku tygodniach pobytu w koszarach w Jabłonnie sami żołnierze zaczęli nazywać je Legionowym. Początkowo ta nazwa była nieoficjalna, z czasem zaczęła wchodzić do urzędowego obiegu. Początkowo w dokumentach pisano Jabłonna Legionowo, Jabłonna Legionowa. Z czasem ten człon zaczynał zanikać. W latach 20. tak naprawdę już mówiono o samym Legionowie, natomiast oficjalnie nazwę tą klepnięto dopiero w roku 1930, kiedy to minister spraw wewnętrznych wydał rozporządzenie o powołaniu odrębnej gminy Legionowo. Proszę Państwa, tak pokrótce wygląda historia nazwy Legionowo i tego, jak ta nazwa trafiła tutaj na nasze tereny. Zapraszam Państwa do oglądania następnych lekcji muzealnych, które dla Państwa przygotuję. Dziękuję za uwagę.